Halo, halo, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłem, że zaprezentuję wam moje stanowisko, przy którym nagrywam i montuję dla was filmy oraz pokażę wam mój sprzęt, którego aktualnie korzystam. Zapraszam! Zacznijmy od komputera. Moimi urządzeniami wejściowymi, z których korzystam, jest mysz z firmy Rokat, model Konpure 8200 DPI. Klawiatura od firmy Hama, model Urage Illuminated, podświetlana w trzech kolorach: niebieski, czerwony i fioletowy. Ja często korzystam z niebieskiego, ale czasami korzystam też z czerwonego. Oraz kamerka internetowa od firmy HP, model Webcam 1300, nagrywająca 480p. Jeżeli chodzi o mikrofon mam z firmy Tracer na takim statywie, ale ostatnio udało mi się też kupić fajny mikrofon Zalman, który kosztuje jakieś 15 zł. Natomiast wyjściowymi są monitor z firmy Samsung, model ES24E510C, ma zakrzywiony ekran, więc granie na nim sprawia mi dużą przyjemność. Oraz montowanie filmów. Oraz słuchawki z firmy Apple o nazwie AirPods. Wcześniej też miałem słuchawki od firmy Sony oraz z innych firm, które mi się już dawno popsuły, dlatego na razie korzystam z tych. Tutaj macie wszystkie specyfikacje mojego komputera. Teraz przejdziemy do sprzętu do nagrywania. Zacznijmy od mojego statywu. To jest mój statyw, w którym aktualnie nagrywam swoje filmy, a to jest statyw, w którym kiedyś nagrywałem swoje filmy. Aktualnie moje filmy nagrywam za pomocą statywu, który niedawno zamówiłem sobie na Allegro. Kiedyś korzystałem z takiego statywu, które kupiłem za parę groszy w sieci sklepów Lidl. Czasami w swoich filmach używam green screena, którego też niedawno zamówiłem sobie na Allegro, ale niestety nie mam jeszcze stelaża, na którym mógłbym go powiesić. Więc na razie korzystam z takich rzeczy jak taśma klejąca i masa mocująca. To teraz przejdziemy do pulpitu. Na swoim pulpicie mam takie programy jak Sony Vegas Pro 13, w którym montuję dla was filmy, Audacity, który służy mi do odszumienia dźwięku z mikrofonu, oraz OBS Studio, które służy mi do streamowania i nagrywania filmów. Także to by było na tyle. Nie zapomnij dać łapki w górę, jeżeli filmik ci się spodobał. Ponadto możesz zasubskrybować mój kanał w tym miejscu, aby nie przegapić nowych materiałów. Zapraszam też was na moje social media, takie jak Facebook, Instagram i Snapchat. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie!